Tutaj są sanki, na których siedzi Kalinka i Biszkopcik. Matysia, proszę. Jest! Udało się! Jest! Tak się cieszę. Moja kormencie, cieplutko ci tu przy mnie. Śliczny jesteś, piękny masz łóżko. Cześć kochana. Co robicie? A sobie tak odpoczywamy. Słuchaj Matysiu, mam dwa stroje kąpielowe. Ten jest taki i ten różowy. Mogłabyś je przymierzyć, czy one będą dobre na ciebie? Mamo, ale po co mi są stroje kąpielowe? Przecież jest zima. No są zamknięte. No słuchaj, ja wiem, że jest zima, ale będziemy morsować w jeziorze. Nie, mamusiu, ja nie będę morsować. Ja nawet, gdy jest odrobinkę zimna woda, nie wchodzę do wody. No, nie mamo. Morsowanie jest bardzo zdrowe, zahartujesz się, będziesz później zdrowa przez cały rok. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie mamo, zrobię wszystko, żeby tylko nie iść na to morsowanie. Tak? Zrobisz wszystko? Tak. Dobra, to mam dla ciebie trzy wyzwania. Jak je wykonasz, to nie będziesz morsować, a jeżeli nie, to który strój wybierasz? Granatowy czy różowy? Wybieram trzy wyzwania. Matyldziu! Tak? Pierwsze zadanie. Dobra. Trzeba rzucić kulką śnieżną do celu, a celem będzie opona. Oczywiście z odpowiedniej odległości musisz do tej opony rzucić kulki, to znaczy w środek tej opony. Jeżeli ci się uda z pięciu kulek wrzucić trzy, to zaliczam zadanie. Jeżeli nie, no to czeka cię morsowanie. Próbujemy? Dobra, przygotuj amunicję. Słuchajcie, jeszcze dwie kulki muszą wlecieć. No, bliżej się nie dał. Przeleciała, ale trochę za blisko. Matyldzia? Nie, nie udało się. No, Kalinka, zaraz wejdziesz w to koło. Uwaga. Jest! Pięknie! Matysia, proszę. Jest! Brawo! Matyldziu, co wybierasz? Kolejne ekstremalne zadanie czy morsowanie? Ekstremalne zadanie, no oczywiście. Dobra, to teraz tak. Tutaj są sanki, na których siedzi Kalinka i Biszkopcik. I masz teraz tak. Tak? Pociągnąć Kalinkę z Biszkopcikiem. Potem tatę. No może dobra, to potem mnie, a potem tatę. No, naprawdę? No, spróbuj. Biszkopciku, o, Biszkopcik próbuje usiąść, ale nie wiem, czy się uda. To pomożesz ciągnąć. Uwaga, ciągniemy. Mocno! Kalinko, jak jest? Pociągnąć Biszkopca. Chyba trochę szybciej, co? No nie, no Kalinka mówi, że za wolno. Biszkopcik, pomagaj! Biszkopcik, pomagaj trochę! Ledwo żyje, to jeszcze mama i tata. Ciągniemy! Trochę pociągnęło się, no. Musimy do drzewa? No. Przejdzie, nie przejdzie. Uwaga. Dobra. Jest! Udało się! Jedziemy! Jedzie. Jeden padł już. Nie, dziewczyny, koniec. Tatuś, nie poddawaj się, ciągnij! Tatuś! No nie przesadzaj, że ja jestem taka ciężka. Ja chcę to zobaczyć, jak tatuś w ogóle się wbije w te saneczki. Dobra, uwaga! I raz! O, no jak super! Dobrze, bo to wygląda, że tata jest lżejszy od mamy. No nie, musimy się trochę pomylić. Nie, to ty jesteś silniejsza po prostu. Bo może jestem silniejsza. Dobra, uwaga. Trzy, cztery. Razem dziewczyny, no. Ale przecież się udawało. Dam radę. Dobra, czekaj.
Poczekaj, Kalinka, poczekaj, ja ci pomogę. I raz! Oj, jak fajnie! Tyle wystarczy! Dobra, teraz Matyldziu, kolejne zadanie. Tak. Ekstremalny zjazd na sanka. Podejmujesz wyzwanie, czy wolisz morsowanie, tak? Oczywiście, tak, podejmuję wyzwanie. Ale z takiej jakiejś mega wysokiej górki. No dobra, podejmuję, tak. Dobra. Tragedia! O matko! Zaliczyłam wszystkie zadania i nie muszę morsować. Jej! Tak się cieszę. A wy napiszcie na społecznościach Baw się Zypek, czy kiedyś morsowaliście. Do zobaczenia! Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Baw się Zypek. Pa, pa!